Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w siedzibie warszawskiej giełdy, witam na sali notowań rynku New Connect, witam wszystkich zgromadzonych na sali notowań, inwestorów, interesariuszy, spółki, także uczestników rynku kapitałowego, ale bardzo serdecznie również witam wszystkich tych, którzy uczestniczą w tym dzisiejszym debiucie dzięki środkom masowego przekazu, dzięki przekazom internetowym, czy środkom masowego przekazu, jak wspomniałem. Szanowni Państwo, a gromadzimy się tu dzisiaj, by przywitać już kolejnego debiutanta w 2012 roku na rynku New Connect. Jest to 23. spółka i pierwszy emitent, pierwszy przedsiębiorca reprezentujący tę branżę. To spółka AutoSpa, organizator sieci na terenie całego kraju, sieci bezdotykowych myjni dla samochodów i nie tylko. Bardzo proszę, przywitajmy serdecznie przedstawicieli spółki, przedstawicieli zarządu emitenta w osobach pana Sławomira Decewicza, prezesa zarządu oraz pana Rafała Bluma, członka zarządu. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo dziękuję, że zechcieliście przyjść dzisiaj i świętować rozpoczęcie notowań akcji naszej spółki razem z nami. Jest to dla nas bardzo ważny moment. Pracowaliśmy nad to 3,5 roku, bo taki plan mieliśmy od momentu, kiedy zakładaliśmy działalność. Ale nie byłoby nas tutaj, gdyby nie nasi pracownicy i współpracownicy, doradcy, którzy nam pomogli zrealizować ten projekt. Jak również nie byłoby nas tutaj, gdyby nie akcjonariusze, którzy powierzyli nam kapitał, który od tych kilku lat staramy się pomnażać. Szczególnie chciałem podziękować fundatorom spółki, tym pierwszym kilku akcjonariuszom, którzy uwierzyli w projekt, kiedy on był jeszcze na naszych biurkach, w naszych głowach, kiedy tak naprawdę to była tylko opowieść i marzenie. Dzisiaj to marzenie realizujemy. Serdecznie wszystkim dziękuję. To ważny moment, zamykamy pewien rozdział w historii spółki, ale też otwieramy następny. Plany mamy ambitne, chcemy być największą siecią bezdotykowych myjni w Polsce. Zasadniczą część. Mamy bardzo dużo planów, próbujemy to realizować. Myślę, że debiut i możliwość pozyskania środków z rynku kapitałowego dzięki również notowaniu na rynku New Connect pozwoli nam przyspieszyć i w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijać. Bardzo Państwu dziękuję i liczę na to, że będziecie z nami i będziecie analizować, aby ten projekt rzeczywiście dalej mógł się tak dynamicznie rozwijać. Dziękuję bardzo. Pan prezes, przedstawiciele za chwilę na pewno powiedzą szerzej. Na uwagę chciałbym zwrócić jednak, na Państwa uwagę chciałbym zwrócić jednak na to, że jak mówimy, rynek New Connect jest rynkiem dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Tutaj widać, że w ciągu tych 3 lat spółka bardzo efektywnie przeszła wszelkie procedury prawne, legislacyjne i bardzo efektywnie otworzyła w tak krótkim okresie czasu ponad 30 punktów obsługi klienta. To pokazuje, że nasz dzisiejszy debiutant to spółka, która ma nie tylko wizję, ale także skutecznie, efektywnie realizuje stawiane przed nią cele. Dlatego również głęboko wierzymy, że ta obecność, ta ekspozycja na rynku publicznym będzie powodowała to, że równie dynamicznie będzie rozwijał się dalej sam biznes firmy, ale i także jej masa na tyle będzie satysfakcjonująca dla uczestników rynku kapitałowego, że w przyszłości, jeżeli taka będzie oczywiście intencja spółki, będzie również w planach rozwój poprzez rynek regulowany warszawskiej giełdy, czego serdecznie życzymy spółce. Dziękuję zarządowi emitenta, dziękuję również przedstawicielom autoryzowanego doradcy. A w imieniu Giełdy Papierów Wartościowych chciałbym wręczyć statuetkę Vivene oraz dyplom certyfikatu pamiętający ten dzisiejszy debiut spółki AutoSpa S.A. na rynku New Connect.
ponieważ ponieważ nasz biznes jest nie tak prosty, jakby się mogło wydawać, to chciałem w tej prezentacji naszego podmiotu pokazać Państwu, o co tak naprawdę nam chodzi i jak wiele elementów składa się na ten nasz sukces. Zaczęliśmy w 2008 roku jesienią, kiedy postanowiliśmy ustalić sobie cel zbudowania największej sieci mailing bezdotykowych w Polsce. Celem grupy było nie tylko budowanie, ale również zarządzanie mailingami własnymi, jak i na zlecenie. Dziś już udało nam się otworzyć tak dużą liczbę punktów, że jeśli chodzi o liczbę stanowisk mailingowych, jesteśmy największą firmą. Natomiast celem naszym jest otworzyć jak najwięcej lokalizacji, po to, żeby nasze usługi były jak najbardziej dostępne. I ten cel będziemy w najbliższych miesiącach, czy też latach realizować. Większość naszych maili lokalizujemy przy dużych centrach handlowych. Naszym partnerem jest Tesco i Polmarket w tym zakresie. Dodatkowo oczywiście centra motoryzacyjne, stacje paliw. To są miejsca, gdzie niejako naturalnie generowany jest ruch. My nie musimy w związku z tym specjalnie namawiać klientów, żeby w określonego miejsca przyjechali. Natomiast skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej ich w tych miejscach już obsłużyć. I to jest, lokalizacja jest dlatego tak ważna, ponieważ ona jest kluczem do tego, żeby robić, pozyskiwać klientów jak najdalej z drugiej strony, żeby częstotliwość wykorzystywania czy korzystania z urządzeń była jak największa. Obecnie pod naszą marką działają już 32 mienie. One są zlokalizowane, jak Państwo widzicie na tym górnym zdjęciu. Zlokalizowane są w zasadzie głównie te już działające w południowej części kraju. W tej chwili otrzymamy również ekspansję na północy. I w planach mamy otwieranie kolejnych obiektów. Mamy gotowych 68 kolejnych lokalizacji. Trwają na wszystkich z nich procedury zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. Państwo wiecie, w naszym kraju trochę czasu to wymaga. Natomiast wiemy już dzisiaj, że w tym roku, w zależności od tego, jak nam z jednej strony urzędy, a z drugiej strony pogoda nam sprzyjała, to wybudujemy między 18 a 25 kolejnych lokalizacji. I wtedy będę mógł Państwu zakomunikować, że jesteśmy już największym operatorem mailing w Polsce pod względem również lokalizacji. Sam biznes mailingowy nie jest może jakoś specjalnie skomplikowany, jeśli ma się jeden obiekt, natomiast to zaczyna się robić trudniejsze, żeby tych obiektów jest więcej. My mamy w swojej centrali, mamy system, gdzie ekspozytor ma dostęp do wszystkich lokalizacji, widzi online, co się na poszczególnych liniach dzieje, ma możliwość reagowania, może w każdej chwili podjąć decyzję. To jest transmisja online, to w tej chwili to się dzieje na naszych liniach. Ci klienci z jednej strony mają udostępnione urządzenia, mogą skorzystać z usług, z drugiej strony mogą nasi pracownicy zareagować, kiedy się dzieją różne niekorzystne rzeczy, tak bym to powiedział. Dodatkowo oczywiście dysponujemy całym systemem związanym z zarządzaniem parametrami mailingu. W zasadzie możemy z centrali sterować całą technologię. Ustawiamy temperaturę mycia, możemy ustawić parametry dozowania chemii. Z jednego miejsca jeden człowiek z pomocą jednego kliknięcia może w zasadzie zmienić cenę impulsu, dostosować inną ceny na impuls, powiedzmy, w pierwszym programie, gdzie jest tylko spotkiwanie, czy na jakimkolwiek innym.
To wszystko, mówię Państwu o tym, żeby pokazać, że to się nie wydarzyło przez przypadek. My tę linię na bieżąco prowadzimy, monitorujemy i dzięki takim rozwiązaniom możemy sprawnie nimi zarządzać. Nasz model biznesowy jednak nie jest tylko mycie samochodów. Tak? My naszym klientom nie myjemy. My udostępniamy im urządzenia, dzięki którym oni mogą sami swoje pojazdy umyć. Natomiast to nie jest tylko to. Tak? My oprócz tego, że budujemy i eksploatujemy mienie własne, to również budujemy i sprzedajemy gotowe mienie. Jeśli jest klient i chce być właścicielem mienia, może u nas kupić taką mienię po klucz. Może przejąć lokalizację, którą posiadamy. Może na niej prowadzić własną działalność. Pod warunkiem, że zdecyduje się pracować pod naszym brandem i wejść do naszej struktury franczyzowej. Także franczyza to jest kolejny element naszego dochodu. Miejsce, w którym budujemy nasz dochód. I dodatkowo czerpiemy korzyści z tego, że mamy zbudowaną strukturę. Tak? My serwisujemy te linie. Dostarczamy chemię, dostarczamy części. Na tym wszystkim realizujemy marzenia. Także my nie tylko korzystamy z tego, że udostępniamy urządzenie, klienci płacą nam za możliwość skorzystania, ale również mamy inne źródła przychodów. Również osiągamy przychody finansowe, ponieważ jako jedyny franczyzobiorca w Polsce finansujemy swoich franczyzobiorców. Mamy linię kredytową, z której jeśli franczyzobiorca nie dysponuje w pełni swoimi własnymi